No cieszymy się, że już w sobotę możemy znowu grać kolejne spotkanie. Mikrocykl bardzo dobrze przepracowany przez chłopaków. Intensywnie pracują nad sobą, żeby podtrzymać to, co zrobiliśmy w okresie przygotowawczym, a do tego widać, że idziemy znowu krok do przodu z taktyką. Wszystko zawiązuje się w wiele lepszą płynność i chłopcy lepiej się rozumieją i ten czas, myślę, działa na naszą korzyść i wierzę w to, że rozpędzamy się w tej lidze. Przed nami Pogoń Siedlce, zespół na pewno też nieprzewidywalny, kolejny zespół, w którym jest sporo zmian, ale my tak naprawdę chcemy się skupiać na sobie. Trener Łopatko znowu dokonał kilku zmian w zestawieniu, także trudno też oczekiwać powtarzalności w tym składzie, także tym bardziej patrzymy na siebie, na swoją powtarzalność i na lepszą skuteczność, bo chcemy zainkasować tam 3 punkty. Jutro wybieramy się do Siedlec. No, bardzo chcemy podreperować swoje punkty, no bo zaczęliśmy, można powiedzieć, nieźle grać w piłkę, ale nie ma z tego tyle punktów, ile byśmy oczekiwali. Jedziemy na pewno na niewygodny teren. Drużyna, wiadomo, też została tam dosyć mocno przemeblowana. Parę ciekawych nazwisk, jak Mateusz Żydko, Darek Zawiński z przodu, wypożyczony z Krakowi i bardzo ciekawy bramkarz Krystian Stępniowski. Także na pewno czeka nas ciężkie spotkanie, ale wierzymy w siebie. Ciężko pracujemy i wierzymy, że to, co robimy na treningach, przerodzi się w końcu wymiernie na punkty. Miejmy nadzieję, że już w tej kolejce będą 3 dopisane do naszego konta.